W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego władca Mingo jest najgorszym generałem na świecie, jak prowadzić wojny jako Ming i dalszą ekspansję w podbojach, bo niby największy kraj, a wcale to nie jest najłatwiejsze, bo wystarczy przegrać jedną początkową bitwę, żeby doprowadzić wasz kraj do upadku. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Zagramy sobie dzisiaj pewnym imperium, o które ostatnio byłem dość często proszony, żeby wam wytłumaczyć unikalne mechaniki dla tego kraju. W ankiecie natomiast wybraliście, że chcecie zobaczyć Ming pod ekspansję, więc postaram się połączyć te dwie rzeczy w jednym odcinku. Może wyjść długo, ale mam nadzieję, że będzie warte oglądania. A jeżeli chcecie zobaczyć Ming pod 1000 golda przed 1600 rokiem, zostawcie 2000 łapek i przygotuję z tego odcinek. Ming jest dość ciekawym krajem. Niby imperium, niby największy inkom na świecie, największe armie na początku rozgrywki, ale jeżeli nie ogarniecie mechaniki Empire of China, możecie doprowadzić do upadku tego kraju, bo dostaniecie następujące minusy. Warto jest też zapoznać się z dwoma typowymi disasterami na Mingu, czyli Nomadic Frontier oraz Crisis of the Ming Dynasty. Za wszelką cenę nie chcemy do nich dopuścić. Tylko że w odróżnieniu od innych tego typu kryzysów, nie mamy za ich przejście żadnych bonusów. Wiele nacji, takich jak Oirat, Hondy Mandżurskie czy nacje w Indochinach, mają eventy lub w swoich misjach duże bonusy do walki z Mingiem i warto jest wiedzieć, jak im przeciwdziałać, o czym też będę mówił w tym poradniku. Jako Ming też mamy unikalną mechanikę merytokracji, ja ją nazywam biurokracją, bo w zasadzie na tym się opiera. Im lepszych zatrudnimy doradców, tym szybciej będzie nam ta biurokracja rosła w międzyczasie. Daje ona pasywne bonusy właśnie do kosztów tych doradców, ale też i inne pasywne bonusy, które możemy kupić na 10 lat za 20 punktów biurokracji. Na przykład zmniejszony koszt developmentu, koszty korowania zmniejszone o 10%, czy też zwiększony dochód z taksów. No tych bonusów jest tutaj kilka, nie wszystkie są warte uwagi, ale tak i zmniejszony koszt developmentu należą do tych wartościowych. Kolejną sprawą są nasi trybutariusze, którzy są ściśle powiązani z mechaniką mandatu niebios, ale o tym więcej za chwilę. Trybutariuszy jest to forma poddaństwa, która polega na tym, że dostajemy co roku jakiś tam trybut od naszego trybutariusza, pieniądze, manpower, czy też monarchy points w przypadku tych większych. Możemy też wykonać szereg akcji, najczęściej to będzie przekazanie im pieniędzy, żeby byli bardziej nam podlegli i zadowoleni. Trybutariuszy musimy bronić przed atakami zewnętrznymi. Trybutariusze między sobą mogą toczyć wojny, ale jeżeli mają jednego wspólnego overlorda. Nie biorą udziału też w naszych wojnach ofensywnych i defensywnych, ale jeżeli nas lubią, no to możliwe, że przyjdą nam czyścić bunty i jest to bardzo częste. Możemy też swobodnie chodzić po ich terytoriach bez dodatkowego przemarszu wojsk. Trybutariuszy możemy ustanawiać pokojowo poprzez Establish Tributarity, zwłaszcza jeżeli graniczymy bezpośrednio z danym państwem, lub też wojskowo z Cassius Belli Force Tributarity State, też również kiedy graniczymy z danym państwem. Imperium Chin i zakładka, która nam wszystko tłumaczy. Po pierwsze mamy informację, kto jest cesarzem i tak możemy stracić to cesarstwo, które daje nam następujące bonusy, takie jak możliwość ustanawiania trybutariuszy i parę tam innych rzeczy. Cesarstwo traci się w wyniku wojny, wystarczy, że graniczy się z obecnym cesarzem, ma się odpowiednią religię i wypowiada mu się odpowiednią wojnę o przejęcie mandatu. Bodajże w serii Japonią będę stosował to Cassius Belli. Kolejna sprawa to mandat niebios. Jest on od 0 do 100 punktów, przy czym poniżej 50 zaczynamy dostawać minusy. I w zasadzie cała rozgrywka cesarstwem polega na tym, że ten mandat przeznaczamy na przeprowadzenie następujących reform, które jak już raz przeprowadzimy, zostają dla cesarza do końca rozgrywki. Mandat zdobywamy co miesiąc lub tracimy co miesiąc, bo możemy mieć tutaj minusowy mandat. Głównie dostajemy go za pozytywną stabilność posiadanych trybutariuszy, ale
Nie liczba trybutariuszy się liczy, ale ich jakość. Każde 100 punktów developmentu posiadanych przez nas trybutariuszy zwiększa mandat o 0,15 punktów, czyli no dość niedużo, ale zawsze coś. Najłatwiej jest zwiększyć stabilność oraz mieć prosperity na bonusie. Obecnie również mamy monumenty, które zwiększają mandat, też warto jest z nich korzystać. Na minus działają pożyczki, korupcja, dewastacja, a oraz jeżeli dojdzie do Nomadic Frontier Disastera, no to zobaczcie, dość sporo tego mandatu tracimy. No to już o tych mechanikach posłuchaliście, więc przejdźmy do dalszego omawiania. Chiny mają co prawda dużą armię, ale bądźmy szczerzy, ich jednostki są jednymi z najgorszych na początku rozgrywki. Jakościowo zarówno z grupy technologicznej Nomadic oraz Indian nacje nas przebijają. I to całkiem sporo. Mingiem też trzeba się mocno zastanowić, jak grać pod ekspansję. Tutaj jest jakiś bug, na początku nie wyświetla nam ilości gatheringu, ale mogę wam powiedzieć, że mamy 1055. Zaraz w pierwszy miesiąc minie i nam się to naliczy. Więc jest problem z tym, jak podbijać nie mając gatheringu. Rozwiązania są trzy. Albo zmniejszyć gathering, który posiadacie. Niestety dopiero od 8 techa możemy to zrobić, więc odpada. Albo tworzyć wasali. Już możemy to robić. Ming raczej nie ma krajów, z którymi musi brać sojusze. Albo zwiększyć gathering capacity, który macie. Ale znowu, technologia jest nam do tego potrzebna. Albo właściwe monumenty, z których najbliższy znajduje się w Bangkoku. Gathering capacity zwiększony o 15% i właściwy zestaw idei tutaj byłby nam też potrzebny. Kolejny problem z podbijaniem jako Ming jest to, że w zasadzie, tak jak zawsze, trzeba podbijać lecąc z trade nodami. Tylko, że tak, główny nasz trade node znajduje się w Beijingu, a potem wszystko nas kieruje, żeby podbijać jednak w kierunku Yumen, Samarkandów, Persji i tak dalej, gdzie Yumen to jest mega beznadziejny trade node, jeżeli mam być szczery. Tutaj stracicie mnóstwo manpowera, są bardzo kiepskie trade goodsy. W większości terytoriów są też terytoria górskie z niskim supplysem, więc stracicie dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy manpowera podbijając ten region. A natomiast jak tak przejrzycie sobie, jak biegnie tutaj ten handel, to w zasadzie Canton biegnie do Filipin, Hangzhou leci do Beijingu albo do Manaki, tutaj Xi'an leci tylko i wyłącznie do Beijingu, czyli jednocześnie prowincja Chengdu może lecieć do Kantonu, czyli do Malaki, i to jest dość problematyczne w tych podbojach. Filipiny potem przechodzą do regionu Molucus, czy jakkolwiek się to wymawia, a Molucus może przesyłać do Malaki, czyli jak się słusznie domyślacie, Malaka może być dość ważnym miejscem do zbierania waszego handlu, lub Beijing, jeden z dwóch. I na początku rozgrywki myślę, że dość długo Beijing będzie miejscem, gdzie będziemy zbierali ten handel. Przy czym osobiście zaraz będę przenosił również stolicę do regionu Hangzhou, do którejś z prowincji, która zawiera silki. A stolicę handlową potem znowu przeniosę do Beijingu, czy gdzieś tutaj do tego regionu. Rozdzielę to. Zacznijmy sobie od estate'ów. Tutaj niestety nie mamy 30% crown lands'ów, więc musimy się zdecydować, które punkty chcemy. Myślę, że dla Mingu są bardzo ważne punkty administracyjne na początku rozgrywki i jest to chyba jeden z tych nielicznych krajów, gdzie tych punktów naprawdę tutaj dużo będziemy potrzebowali od samego startu. Do pary raczej będziemy potrzebowali punktów dyplomatycznych niż militarnych, raczej będziemy unikali wojen na samym starcie rozgrywki. Zostaje nam 6%. I myślę, że dość fajnym rozwiązaniem będzie zwiększenie sobie gathering capacity o te 100 punktów na początku, a resztę crownlandsów realnie sprzedamy za 2258 golda. Oczywiście następnie znowu odbieramy terytorium, a tylko że wcześniej sobie zdewujemy, o, na przykład tą prowincję i odbieramy. Mamy znowu ponad 5%, wyjebiście. Początkowe przywileje prezentują się więc ostatecznie następująco. Tutaj wziąłem jeszcze prestiż, bo nam się zaraz przyda. Naszym jedynym rywalem może być Ashikaga i weźmy od razu na początek. Wyślijmy też od razu insulta, żeby dostać 10 power projection. Kolejna sprawa to nasz dwór. Domyślacie się, że tak, słusznie, nasz następca leci do piachu jak najszybciej. Jeżeli idzie o naszych doradców, zatrudniamy od razu trójkowych i Ming jest jednym z tych krajów, gdzie National Tax Modifier na starcie rozgrywki jest jednym z najlepszych modyfikatorów, który możemy sobie boostować, bo income z taxów wynosi u nas 32 golda na starcie rozgrywki, więc warto jest zwiększyć go od samego początku. Spy Network też nam się przyda oraz morale armii również, bo będziemy jednak toczyli kilka tych wojen.
Jak widzicie, dzięki temu, że zatrudniłem tych trzech trójkowych doradców, nasza biurokracja zaczyna powoli rosnąć w górę. Z decyzji, które wymieniałem, najlepsza wydaje mi się National Tax Modifier plus 25% na rozpoczęcie rozgrywki, 10% do jakości piechoty. My mamy tak słabą piechotę, że szkoda o tym myśleć, a przydadzą nam się pieniądze jednak na Mingu. I to bardzo. Te decyzje już spowodowały, że zarabiamy ponad 10 golda więcej. Warto wspomnieć również o monumentach, które posiadamy, które są mega istotne dla mechanik, które mamy i w zasadzie są przydatne tylko i wyłącznie dla Mingu i kraju konfucjonistycznego, dla nikogo więcej. Świątynia Konfucjusza, zakazane miasto. Monumenty, które jednak by się nam przydało bardzo zdobyć, to ten, który znajduje się na przykład w Dai Wei, zwiększająca znowu harmonię, zmniejszająca koszty naszych prowincji oraz zmniejszająca autonomię w terytoriach. Mega ważne. I tak spełniamy warunki, żeby mieć imperialne miasto Hue. Kolejny monument znajduje się w Bangkoku i on jest dla nas super ważny, bo będzie dawał nam Governing Capacity. Oraz bardzo przyda nam się pałac jakiś tam, który zmniejsza koszty advisorów oraz dodaje nam relacje dyplomatyczne, reputacje. W zasadzie w najbliższym regionie nie ma żadnego więcej monumentu, który by nam się przydał. W Indiach będziemy mieli jeszcze jeden na zwiększenie floty, też będzie to dość przydatne. I oczywiście Japonia, pałac, który da nam zmniejszone koszty generała oraz cały czas możliwość posiadania war taxów. Politykę floty, no to albo na początku często capture enemy ship, albo galerki. Ja wiem, że będziemy potrzebowali galer do wojen z Japonią, więc też je biorę. Ship Trade Power jest to raczej doktryna, która by się przydała nam, ale dopiero po 1600 roku. A, jeszcze konfucjonizm i mechanika harmonizacji. O tym bym zapomniał. W zasadzie jako kraj konfucjonistyczny nie możecie nawracać, bo okej, niby możecie nawrócić, ale każda jedna nawrócona prowincja będzie zmniejszała waszą harmonię za każdy punkt developmentu tej prowincji. Minusowa harmonia to bardzo gigantyczne koszty do devowania prowincji, zmniejszona tolerancja prawdziwej wiary oraz trudności w zarządzaniu naszym krajem, bo biurokracja też leci w dół. Za to znowu plus jest do dupy i praktycznie nieodczuwalny. Harmonizacja natomiast każdej religii daje nam jakiś leciutki bonusik, za każdą religię coś innego dostajemy i wtedy ta religia po zharmonizowaniu staje się w 100% tolerancyjna w naszym kraju i nie daje nam negatywnego religious unity. Słusznie się domyślacie, religijne idee na kraje konfucjonistyczne są raczej do dupy, no chyba że planujecie podbijać z wykorzystaniem religijnego Cassius Belli cały świat, a w którymś tam momencie, jak będziecie mieli imperializm Cassius Belli, no to realnie je kasujecie. Problemem jest tracenie tych paru tysięcy punktów administracyjnych i to, że każda zharmonizowana religia powoduje, że religijne Cassius Belli przestaje działać. Trybutariuszy sobie przeglądam, potrzebuję na początku naprawdę dość sporo punktów administracyjnych, więc ci, którzy będą mi mogli je dawać, niech mi je dają zamiast pieniędzy. Manpowera raczej nie będę brał, co prawda będziemy toczyli wojny, ale będą to wojny dość rzadkie na początku rozgrywki. Jedyna ciężka będzie z Oriatem, gdzie stracimy sporo manpowera. Ayuta jest jedynym trybutariuszem, który nam się buntuje, więc poprawmy z nim sobie za pieniążki lojalność. Widzę, że też Dai Wei się nam przyda. Dai Wei zresztą dość szybko będziemy zrywali z trybutariusza, bo jak mówiłem, no trzeba zdobyć ten pałac. Wysyłamy również dyplomatę do budowania siatki szpiegowskiej na Oriacie. No i za chwilę będziemy patrzyli, z kim będziemy mieli wojnę. Oriat jest raczej naszym pierwszym celem, musimy go ustanowić naszym trybutariuszem jak najszybciej. Po przeliczeniu mamy na czysto 30 golda incomu, a za total incoma praktycznie 80 golda, niesamowicie dużo. Wracając do naszej floty, najlepiej sobie jest wyciągnąć galery i wysłać je na misję polowania na piratów do każdego z naszych super ważnych trade nodów, czyli Beijingu, Hangzhou i Kantonu. Za chwilę odpalą się piraci Sao i oni zaczną plądrować całe nasze wybrzeże i tak samo będą gdzieś tutaj piraci, nie pamiętam która z tych nacji, będzie się mogła też zmienić w piratów, będą nam plądrowali Kanton. Dlatego trzeba wysłać od razu lepiej na początku te galery na misję. Bo jak mówiłem, nie chcemy doprowadzić do tego, żebyśmy mieli dewastację w naszym kraju. Resztę floty na spokojnie modbolujemy, przyda nam się później. Widzę, że nie będzie sojuszu Korcinu oraz Oriatu, dlatego możemy z Korcinem realnie poprawić relacje, ustanowimy ich naszym trybutariuszem. Rekrutujemy też generałów na generała waszego władcę.
i chcecie to zrobić przed wypowiedzeniem wojny z Oriatem, bo wtedy będzie miał lepsze statystyki. W momencie, kiedy wypowiecie wojnę Oriatowi, pojawia się pewien event, który zawsze mu daje praktycznie zerowe statystyki podczas dowodzenia, tylko że wasz władca nigdy nie ma prawa dowodzić waszymi armiami w wojnie z Oriatem. Zresztą widzieliście wstęp do tego odcinka. Rozpoczynamy Force Tributarity Cassius Belli i rozsyłamy nasze wojska po terytorium Oriatu i Mongolii w stakach 16-17 tysięcy. Nie dzielcie na mniejsze, bo inaczej bot przyjdzie i wam je wyczyści. I właśnie o tym evencie mówiłem, The Tumu Crisis. On po prostu prowadzi do tego, że nasz władca chce być kozakiem i pokazać, jaki on to nie jest, a potem daje się złapać, potem doprowadza do upadku Imperium. Nie chcemy tego. Jako Ming nie chcecie bitew, możecie spokojnie stacjonować po 28 tysięcy przy stolicach, które planujecie okupować. Raczej bot nie powinien się w was wbijać, a jeżeli zobaczycie, że idzie, no to dosyłajcie posiłki, wtedy powinien przestać. Nie toczcie z nim bitew. Unikajcie tego, bo realnie Oriat będzie masakrował wasze wojska. Jeśli w ten sposób jesteście przy stolicy Oriatu, on się nigdy w was nie wbije, a spokojnie ją zdobędziecie. Skarpet siege'owałem też już praktycznie całą Mongolię i mamy to. Oriat staje się naszym trybutariuszem, plus płaci nam dość sporo hajsu, przez co zablokowaliśmy również możliwość rozpoczęcia się Nomadic Frontier kryzysu. I uciekamy z jego terytoriów, bo jednak sporo manpowera na nich tracimy. Korczyn staje się pokojowo naszym trybutariuszem. Oriatowi wysyłamy sporo pieniążków, żeby nas polubił i tak zmieniamy, żeby nam płacił punktami administracyjnymi. Przenoszę moją stolicę do Hangzhou, tak jak mówiłem, przy czym należy też pamiętać, żeby potem wrócić stolicę handlową do Beijingu. Za pieniądze w pierwszej kolejności worldporty sobie dwa budujemy, pierwszy w Beijingu, a drugi w naszej nowej stolicy. No i mamy 3 punkty stabilności. Wyjebiście, po wojnie władcę możemy przypisać do armii i od razu go wysłać na drillowanie i treningi, a nuż go jakaś zbłąkana strzała szybko zabije? Nawet miesiąc nie minął! Dyplomatów w okresie pokoju wysyłajmy, niech poprawiają relacje z naszymi subjectami, trybutariuszami, będzie łatwiej ich utrzymać. Niestety początek Mingiem jest dość powolny do wybrania pierwszych idei, więc na razie czekamy, czekamy i jeszcze raz czekamy. I lecimy z rozbudową naszego monumentu. Zawsze dodatkowy mandat nam się przyda. Nie będę go raczej przyspieszał, nie ma to najmniejszego sensu. Jeśli z eventu posiadacie trójkowych doradców za połowę ceny, można ich spokojnie na czwórkę podnieść. Zobaczcie, jest to dość opłacalne. Jako, że za chwilę będę dewował, potrzebuję troszeczkę punktów innych, no to biorę dyplomatyczne. Lubię za nie dewować, więc będziemy w ten sposób to robili. Drugie rozwinięcie z rządu, no to oczywiście manpower. I rozpoczynamy od idei. Na Mingu standardowe buildy pod kolonizację, czy też PvP całkiem nieźle się spiszą. Ja dość długo myślałem nad buildem pod podbój i myślę, że prezentowany następujący będzie najlepszy. Początkowo wybierzemy pierwsze rozwinięcie z expansion, tylko kolonistę, które pozwoli nam rozprzestrzenić się po rejonie Filipin, Molekus oraz Malaki. Jako drugie polecimy Influence Ideas, co pozwoli nam lepiej zarządzać posiadanymi w przyszłości wasalami. Następnie kasujemy idee ekspansywne i bierzemy już całościowe administracyjne, żeby mieć dodatkowy gathering. Jako trzecie i czwarte lecę ofensywne oraz humanistyczne dla stabilniejszego kraju i szybszych podbojów. Rozwinięcia z ery. I tutaj nie ma raczej niespodzianek, weźmiemy transfer subject i bordering claims mechanikę będziemy dość mocno wykorzystywali. 100% mandatu, adminki odłożone, przeprowadzamy pierwszą reformę, tracimy 70% i 1 punkt stabilności. Jak mówiłem, bardzo dużo tych administracyjnych punktów będziemy tracili. Zobaczcie, jak to wpłynęło na nasz income z 23 na 15 golda. Jako, że niedługo nas czekają wojna w Filipinach, zbudujmy jeden heavy ship, fleet morale, flag cannons i jak zwykle engagement with. Jako, że moich dwóch kolejnych władców ma dość kiepskie militarne punkty, to jednak zmieniam fokus na militarne. Jako, że nie zamierzam za bardzo wykorzystywać do kolonizacji, a jak wspominałem, nasze misje są dość badziewne, możemy całe to drzewko olać pod kolonię, no to tylko bierzemy, żeby nie mieć buntów zaraz na przykład po odpaleniu. Kolonia rozpoczęta, na ościenny kraj robimy claima, no i lecimy teraz z wasalizacją tego regionu. Tą prowincję cofamy, nie ma sensu tego kolonizować, i tak zająłby to w cholerę długo czasu. Teraz będę chciał zrobić Brunei na wasala dla tego regionu. Kończymy wojnę z Cebą, tutaj bierzemy prowincję, z której zaraz będę wypuszczał wasala,
a cebu podbijamy dla siebie, bo to zwiększy nasz zasięg kolonialny. Mógłbym robić trybutariuszy w tym regionie, ale jednak wolę to wszystko podbić dla siebie. Atakujemy Brunei, co prawda mi to wciągnie w troszeczkę wojen w tym regionie, ale to chyba nic złego. Renesans wprowadziłem w prowincji Shaoxing, tuż obok naszej stolicy, więc powinno się dość ładnie to rozprzestrzenić, jak i po innych wysokodewowych prowincjach. Wyspę Tidore, bo akurat doszła mi w tej wojnie, jak najbardziej chcemy dla siebie, ponieważ tutaj występuje jedno dobro. Czyli to był goździk na nasze chyba 8 golda, to jest mega dużo. Goździki początkowo występują tylko i wyłącznie w tym regionie, a w innych pojawiają się w wyniku eventów, na przykład w Kilwie. No i rozpoczynamy zjadanie naszych pomniejszych nacji w wojnie. Od Banjaru biorę jedną prowincję w tym regionie, niestety to jest jedyna, którą mogę, ale da mi to dostęp do Yavasi i do zadatkowania Mayapati. Mogę sobie już też pozwolić na dodatkowy punkt militarny, wyjebiście. Całe Filipiny przekazałem mojemu jednemu wasalowi, niech on sobie to koruje. Nie zmienia to faktu, że też zostaje tutaj jedną armię do tłumienia buntów, bo na bank za chwilę będą. Brunei wypuściłem jako mojego wasala i raczej mu zmieniać religii nie będę, niech pozostanie sunnitą. Dużo prowincji w tym regionie jest sunnickich. Mamy 95 punktów harmonizacji, więc możemy zacząć dołączać jakąś religię. No, wezmę animistów, niech lecą. Pierwsze podboje i ponad 100 golda income'u, 50 czystego. Z prosperity, z trybutariuszy stabilności wlatuje nam już 28 mandatu co miesiąc. Lecimy dość sporawą wojnę z Sambasą. Ale myślę, że damy radę, wojska mamy na miejscach. W międzyczasie cofam też trybutariusza Daivei, będziemy ich niedługo atakowali. Cofnę też trybutariusza z Ayutai. Bierzemy dwie pożyczki, na szczęście karę do mandatu dostajemy od 5 wzwyż. Wprowadzamy instytucje i możemy wtedy też przejść ahead of time technologię administracyjną i tylko tą administracyjną, reszty już nie. Jako drugie idę, lecę Influence Ideas i w zasadzie od tego momentu, bo już jestem praktycznie wszędzie gdzie chciałem, możemy cofnąć Expansion Ideas, których już nie będę potrzebował i lecimy w administracyjne. Żeby nie było, bo ja o tym zapomniałem powiedzieć, cały czas centralizuję prowincję przed korowaniem, przed robieniem czegokolwiek. Udało mi się jeszcze dostać Mayapati na wasala, no, co pozwoli nam odbić cały ten region. Stawiam gdzie mogę budynki produkcyjne, żeby zwiększyć nasz income. W przypadku Mingu tych prowincji jest naprawdę dość sporo. Bardzo też nam się przydadzą w niektórych prowincjach świątynie, ale myślę, że gdzieś o dotąd, do 19, nie więcej. No, mam już naprawdę niezły income, myślę, że teraz kilka lat przestoju sobie zrobimy gospodarkę i następnie zaatakujemy Ayutaję. I kolejna reforma rządowa. Trochę się już pobudowałem, income masakrycznie zwiększyłem, więc atakujemy Ayutaję. Naszym celem będzie tylko chyba i wyłącznie na razie prowincja z pałacem. Atakuję przy wykorzystaniu najemników i za chwilę przypnę też do tych armii po 6000 armat, no, zwykłej armii. Podczas tej wojny będę używał głównie najemników, do których przypinam armaty. Bez problemu będę się wbijał w armię przeciwnika, chociaż fokusujemy obleganie fortów, bo co nam daje największego wordscora. Oszczędzony manpower będę wydawał na budowanie monumentu. I bijemy przeciwników. Ha, stakłaj przed. Odbijamy stolicę. No i obie idee uzupełnione. Bardzo szybko, chyba w mniej niż 10 lat. Dzięki temu mamy już 1500 gaveringu. No dobra, może trochę jednak więcej wezmę. Teraz czas na region Brunei, żeby go dalej jednoczyć. O, generała tu weźmy. Jej, budynki do gaveringu i tutaj się nawet nie zastanawiam, od razu wszystko buduję. W sumie jest to też całkiem niezły moment, żeby zdobywać naszą kopalnię złota, którą mamy jedną na razie. O, harmonizacja religii mi się skończyła, o, i pokazało się, że w tym momencie animiści są u mnie akceptowalni w kraju. W sumie nasza flota ma taką tutaj dominację, że nawet się nie muszę zastanawiać, po prostu się we wszystkich wbijam, wszystko idzie na dno. Ja tylko potem muszę chodzić i kasować te okręty, które zdobywam przez przypadek. Podczas wojen na oceanie, no niestety nie unikniecie mikrozarządzania waszą flotą i wojskami, co zresztą widać podczas moich wojen. Ej, muszę zagrać Ternatę, bo to ma kolonizację, którą nie wiem z czego ma, bo nie mam nic w ideach narodowych. Muszę zagrać tym krajem, kolonizuje dosłownie, cały czas rośnie. Chyba zrobię ten kraj na wasala i zobaczymy, czy będzie też również kolonizował. O, i widzę, że wreszcie Japonia jest wystarczająco mała, żeby się na niej desantować, więc za chwilę stanie się naszym celem. Koalicja? A co to? A na co to komu? Zdobyczne prowincje przekazuję Brunei, te zachowuję dla siebie.
i szykuje się teraz wojnę na Tarnatę i może czas odbić też ziemię dla Maya Patty. Tylko najpierw budujmy budynki do Gaveringu. Może trzeba było to jednak zjeść. No nic, trudno, będziemy długo zbijali agresywną ekspansję Tarnatę, ale jest nawet lojalny, więc co się będę przejmował. No i nasza dominacja w regionie praktycznie ustanowiona. Dalej bym się teraz wbijał w kierunku Malaki i tutaj koncentrował nasz handel oraz skupiłbym się na podbiciu Japonii w przeciągu kolejnych 10-15 lat. Mamy 145 golda inkomu, nasze wojsko może liczyć 151 tysięcy, z czego obecnie połowa to są najemnicy, żeby oszczędzić manpowera. Co prawda podbiliśmy tylko 500 więcej developmentu, ale tak się Mingiem podbija. Bardzo z podbojami ruszylibyśmy dopiero w momencie kolejnej ery. Poza tym, bądźmy szczerzy, zabezpieczenie tego regionu da w zasadzie z większym inkom o jakieś 50 golda więcej. Z tego co widzę, Indie prezentują się smakowicie, dość dużo krajów innych niż sunnickich, praktycznie połowa Indii do podbicia bez większej agresywnej ekspansji, a drugą trzeba byłoby podbić zanim będziemy widzieli więcej krajów sunnickich, chociaż nie wiem czemu nam odkryło Tymura, Fars i Korostan, więc może by od sunnickich trzeba byłoby tu zacząć. A Gaveringu praktycznie 600 punktów teraz mamy, więc nic, tylko podbijać oraz zmienić jeden przywilej ze 100 punktów Gaveringu na ten do dodatkowych subjectów.